Cześć Boże, pokój, dobro. Jesteśmy po mszy świętej rozpoczynającej 76. pielgrzymkę kierownicką. To jest pani Dorota. Pani Dorota z córką. Lucja, Lucja, popatrz. Super. Pani Doroto, po co idziemy na pielgrzymkę? Idzie pani na pielgrzymkę kierownicką, czy w ogóle na pielgrzymkę? Prosić o łaski do swojej rodziny. Który raz z kolei? Zdrowia. 15 raz. 15 raz. Dobrze, czy zmęczenie będzie, czy nie będzie? Zobaczymy, jak tam córka da popalić. Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia. Co by pani chciała przekazać tym, którzy będą oglądali transmisję? Żeby nas wspierali i żeby w przyszłym roku też się wybrali. Zapraszamy w przyszłym roku, bo w tym roku tylko 300 osób. Do zobaczenia. I witamy Nikodema. Nikodem, który raz idziesz na pielgrzymkę? 9. 9 raz, to ile ty masz lat? 9. To od urodzenia? Tak, mamusia z nim szła w brzuszku. Aha, pierwszy. Szła w brzuszku. Mamusia tu idzie też. Pięknie. A po co idziesz na pielgrzymkę? Do Matki Boskiej, żeby się pomodlić. Żeby się pomodlić. A nie będzie cię bolało nic? Dla Matki Boskiej zrobię wszystko. Super, dzięki serdeczne. Co powiesz pielgrzymom, którzy będą oglądali dzisiaj wieczorem relacje z dnia dzisiejszego? Zapraszam do Częstochowy. A kiedy jest ten wieczór rybnicki? W sobotę, nie? W sobotę. Częstochowie. Częstochowie, tak. W sobotę. Nie chodzi o ten późniejszy, późniejszy. Po tym rybniku. To w sobotę. Zapraszamy. Niemedialny i niewywiadowy. Człowieku orkiestro, powiedz, który raz to idziesz na pielgrzymkę w tak nietypowej formie w tym roku. Punkt pierwszy, nie wiem, czy to się liczy, no, że idę, skoro mam się pojawiać i znikać. A po drugie, ja nigdy nie wiem. Jeżeli chodzi o rybnickie pielgrzymki, to 10 plus 2, 12, na rybnicką tę pielgrzymkę idę raz 13, tak. Dobrze. Bo na wszystkie inne to już nie pamiętam ile, czasami dobrze. Byłem dwa razy. Co powiesz pielgrzymom? Oglądaczom wirtualnym, duchowym. Trzymajcie się Pana Jezusa, reszta przyjdzie sama. Z Bogiem. Dobrze, i trochę w lewo. Dobrze. Dobra. Słuchajcie, ponoć na pielgrzymki chodzą tylko starzy i młodzi, a my wszyscy jesteśmy młodzi i teraz jest potomek. To nieprawda, wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi i dziećmi rodziców. Zapraszam wszystkich, całą młodzież na pielgrzymki, jest super. Idę 11 raz, każdemu polecam, a ile naprawdę. Masz Tomek lat? 16. Czyli jak miałeś 5 lat? 4 lata. No super. I po co chodzisz na pielgrzymki? Jakie intencje? Intencje i swoje, i bagaż, i intencje od rodziny, od dziadków, którzy niestety nie mogą iść, ale są też swoje intencje i... Tomek, ty jesteś młodym człowiekiem. Potrzebujesz kościoła jako wspólnoty? Ja potrzebuję. Ja jestem tak wychowany, mam taką jakby moralność, że... Muszę iść do kościoła, jestem też ministrantem, więc... A co byś powiedział młodym albo starszym, którzy no nie wiedzą, co ze sobą zrobić, do kogo się zwrócić? Przyjść na taką, nawet nie na mszę, tylko na taką pielgrzymkę. Super. I się zastanowić. Zapraszamy. Tak jest. Dobra, jest siostra, siostra Tomka, ty tak. Który raz idziesz? Czwarty. Po co chodzisz, siostra? No, żeby się jeszcze coraz bardziej przybliżyć do Pana Boga. Super. A w jaki sposób ty się przybliżasz do tego Pana Boga? Modlę się do kościoła. Super. To pewnie twój tata obok, tak? Tak. Co tata by powiedział tym, którzy się wahają? Trzeba spróbować. Spróbować wyjść. Spróbować wyjść. Wyjść ze siebie samego. Do zobaczenia na następnym przystanku. Tam
Tak. Stoją panie z pistoletami. I teraz uwaga, uwaga. Podchodzicie powoli do mierzenia temperatury i tam też jest Ania, której składacie oświadczenia. To jest ten moment. Bardzo proszę, każdy składa oświadczenia do takiej zielonej teczki. To jest ten moment. Bez oświadczenia nie można wyjść na pielgrzymkę. Więcej razy, bo to jest osoba, która, siostra Miriam, to jest człowiek, który z pielgrzymką jest związany od lat 87 roku. Policzcie sobie ile razy, który raz idzie, a ja idę w tym roku pierwszy raz. Także cieszę się, że w tym roku znowu mogę iść. A po co idziecie na pielgrzymkę? Bo no, wam każą jako duchownym zakonnikom? Nie każą nam. Gdyby nam kazali, to by to inaczej wyglądało. Dobrze. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. No. Cześć. I pani Krystyna, która idzie który raz z kolei na pielgrzymkę? 55. I po co pani Krystyno 55 raz na pielgrzymkę? Teraz idę podziękować. Za? Za te lata, które chodziłam. Aha. A prosić? Prosić zawsze jest dużo modlitw. O proszenie jest bardzo dużo. Dziękuję. Intencji. Dzięki. Także serdecznie za rodzinę szczególnie. Nie? Dzięki serdecznie. Do zobaczenia w Częstochowie. No już możesz. Który raz idziesz? Straciłem rachubę na 15, teraz nie wiem już który raz. A widzę, że żonaty jesteś. No super. Niestety czy stety? Niestety, nie chciałem tego mówić. Bo jestem obok. Niestety żona nie idzie, chciałem powiedzieć. Ale jedzie na rowerze, dojedzie tak. W sobotę. Aha. Poznaliście się na pielgrzymce czy gdzie? Tak. No, z powodu pielgrzymki. Tak. Z powodu pielgrzymki. Jak szukacie, słuchajcie, kandydatów na męża czy kandydatki na męża, to trzeba gdzie pójść? Na pielgrzymkę. Do zobaczenia. No i ksiądz Marek niech nam coś powie. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, tych, którzy również śledzą teraz tę transmisję. No, serce się wzrusza, powiem szczerze, bo akurat wychodzi druga grupa. 14 razy dane mi było prowadzić i raz szedłem, dzisiaj patrzę ze wzruszeniem, ale z taką radością w sercu, że ta pielgrzymka żyje, że to dzieło trwa, że mimo czasów, jakie mamy, te 300 osób podejmuje dzieło pielgrzymkowe. Dlatego naprawdę z radością błogosławię im też, niech idą szczęśliwie do celu. Czego ksiądz Marek życzy wszystkim? I przede wszystkim wytrwałości właśnie. To, co też się mocno wybrzmiało w homilii księdza biskupa, wytrwałości, takiego patrzenia właśnie ciągle do przodu, nie na przeciwności, bo one zawsze będą, ale patrzenia do przodu pozytywnie na to, co przede mną i zawsze cel, bo cel mobilizuje, cel dodaje takiej siły. Z Bogiem. Bogiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.